Szczęść Boże, kochani, serdecznie Was witam. W dzisiejszym filmie chcę Wam powiedzieć, jak Pan Jezus uzdrowił sferę nieczystości, mojego grzechu nieczystości w moim życiu, tą sferę. W ostatnim filmie nadmieniłem tylko, abyście przeczytali sobie list do Galatów, napięcie między ciałem a duchem. Więc co pochodzi z ciała, a co z ducha? Od kilku filmów właśnie poruszamy się tą drogą. Ale posłuchajcie najpierw, co mówi nam Słowo Boże. Wybrałem fragment z listu do Rzymian, 6 rozdział, od wersu 20 do 23. Owoce grzechu, a owoce sprawiedliwości. Kiedy bowiem byliście niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Przecież końcem ich jest śmierć. Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie, a końcem tego życie wieczne. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I tak mówi nam Słowo Boże. I jeden fragment z tego wersu. Jakiż jednak pożytek mieliście wówczas z tych czynów, których się teraz wstydzicie? Grzech nieczystości to taka wstydliwa właśnie sfera, której się wstydzimy, której nie chcemy, żeby nikt wiedział. I gdy głęboko ją zakopujemy, a możemy mieć bardzo mocny z tym problem. Problem mogą mieć kobiety. W większości oczywiście mają z tym problem mężczyźni. U mnie zaczęło się tak niewinnie. W szkole podstawowej, będąc młodym chłopcem, z kolegami, nie było jeszcze wtedy dostępu do internetu, do takiej szerokiej pornografii, więc w jakimś kiosku ruchu, jakaś gazetka erotyczna, z ciekawości właśnie, jak wiadomo, młody człowiek jest ciekawy wszystkiego. I tak z kolegami, gdzieś któregoś kolegi tata wrócił z Niemiec, przywiózł jakąś gazetkę, mocniejszą, że tak powiem, i wtedy zaciekawień, żeśmy to oglądali. Później były kasety VHS wideo, gdzieś jakiś film pornograficzny, no i później internet i taki szeroki dostęp. I w tym czasie właśnie takiego dojrzewania, też wzrastania młodego człowieka, powstał grzech onanizmu. No później był to kawalerstwo, właśnie grzechy nieczystości, współżycia przedmałżeńskiego. I na jednych rekolekcjach będąc, pomyślałem sobie, żeby się z tego wyspowiadać. Właściwie przyszła mi taka myśl, to taka silna, mocna, dobra myśl. Kiedyś wcześniej pojawiła się taka myśl w mojej głowie, ale nie miałem w ogóle odwagi tego podjąć. I kochani, za tą myślą przyszło pytanie, zaraz przyszły pytania, a jak ja to wyznam, co ja powiem temu księdzu, jak ja to powiem, co on sobie o mnie pomyśli. I kiedy w moim sercu zdecydowałem się, że to wyznam, bo Bogu chodzi o moje serce, kiedy bez względu na tą konsekwencję, jaka mogłaby być, co ten ksiądz mógłby sobie o mnie pomyśleć, kiedy zdecydowałem się, za chwilę przyszły takie silne myśli, ale to tak silne, jakby ktoś mi wciskał je w głowę. Nie wyznawaj tego. To nie grzech. Nikomu nic nie robisz. Nie robisz krzywdy. Nikt o tym się nie dowie. Kochani, nikt o tym się nie dowie. Przecież Bóg zna wszystko, wie wszystko. Bóg wie, ile mamy włosów na głowie. Bóg wszystko wie. Pod szepty złego ducha, który nie chciał, żebym wyznał tego grzechu. I to były takie moje walki w momencie, kiedy zdecydowałem się w moim sercu wyznać to w Spowiedzi Świętej. I kiedy podjąłem tą decyzję na tak, że to zrobię, przystąpiłem natychmiast do Spowiedzi Świętej, wyznałem to wszystko i przyszła wolność i uzdrowienie i uwolnienie w tej sferze. I dzisiaj po raz kolejny mogę powiedzieć, że sakrament spowiedzi ma potężną moc. Że właśnie Jezus Chrystus tam właśnie czeka na nas w tym sakramencie. Właśnie z miłością, modlitwą, z miłością i mocą uzdrowienia. Niektórzy egzorcyści mówią, że niekiedy głęboka, szczera spowiedź daje to, że już nie potrzeba egzorcyzmu. Że człowiek jest uwolniony. I tak było w kolejnym przypadku, kolejnym podejściu moim właśnie szczerym do Spowiedzi Świętej w moim życiu. A w dzisiejszej dobie tej techniki nasze dzieci, właśnie młodzież ma dostęp taki szeroki do internetu. Jest to bardzo niebezpieczne. U mnie zaczęło się to niewinnie od gazetek.
A dzisiaj jest torpeda, jest internet, od razu jest uderzenie. Więc zobaczcie, jakie to spustoszenie może robić właśnie z umysłem, z sercem, z wnętrzem naszych młodych dzieci. Więc zachęcam, żeby właśnie pilnować, tłumaczyć oczywiście. Kochani, takim konsekwencją takiego już grzechu, takich pozostałością, że tak powiem, jest brak ascezy wzroku. Że to może się długo za nami ciągnąć, że asceza wzroku też jest ważna w sferze duchowej. Ale o tym chciałbym podzielić się właśnie w następnym filmie. Jak sobie z tym radzę, jak sobie z tym poradziłem oczywiście z Panem Jezusem, bo tylko dzięki Niemu właśnie radzę sobie ze wszystkim. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus teraz i zawsze i na wieki. Amen. Pozdrawiam Was serdecznie. Błogosławię. Cześć.